Na polanie w lesie chodzi sobie jesień, różne dary niesie. Na polanie w lesie chodzi sobie jesień, różne dary niesie. Koral, koral, sznur korali, koral jarzębina da. Ale gdzie ta jarzębina? Dariusz, a to tylko buczyna? Poszukamy jarzębiny, posłuchajcie. Ale podziwiamy teraz no, leśną polanę, mniejszą lub większą. Zobaczcie, jaki piękny mech. No wow. Przyszliśmy na grzyby. Do lasu i na grzyby. No tak jak wam pokazałam, parę grzybków jest, ale to jest nasze miejsce, do którego wracamy i tu są zawsze grzyby. Oczywiście w porze grzybowej. Także to jest takie miejsce, że jak człowiek chce nazbierać grzybów, to po prostu tu przychodzi. Jesteśmy na terenie Puszczy Kozienickiej, kochani. Tam nam wycięli sporo lasu. Byliśmy tu z naszym peronem 3 lata temu. To posłuchajcie, dąbki były takie niewielkie. No dąbki, no 4 mówisz, dobra, 4 lata temu. To te dąbki, tak, to były takie małe dąbki i między dąbkamiśmy chodzili. Myśmy chodzili i nasz pies chodził też z nami. I nie wiedział tak, czy iść w tą, czy iść w tą, bo ja byłam tu, Dariusz był tu. A teraz, słuchajcie, tak zarosły, to znaczy tak, tak jest tam gęsto, że nawet nie bardzo się wejść da między te drzewka. No myślę, że będą przycinać, ale dużo jest, dużo puszczy jest wyciętej. Ale kochani, jest ciepło, ciepło, ciepło jak na tą porę roku. Jest przyjemnie. Niebieskie niebo tu. Wczoraj padało. Na 1000 km to takie, posłuchajcie, no 20%, 25% bym powiedziała, było deszczu. A tak to jakoś tylko były chmury, także bez deszczu. Także udało się jakoś tak w miarę spokojnie przyjechać. No i jak do lasu, to na grzyby, kochani. Idziemy dalej. To do za chwilę. A ten strumyczek to z tego leśnego źródełka. A gdzie jesteśmy? Jesteśmy w lesie odwagi. Kochani, jesteśmy w lesie naszej odwagi, a obok naszego lasu naszej odwagi jest Żacholecki. I gdzieś tam zobaczyłam rumaka. Nie jednorożca. Rumak zaczarowanego lasu, zaczarowanego rycerza jest i na nas czeka. Ale zobaczcie, jaka jest czysta woda. No normalnie można się napić. Zobaczymy, czy zimna? Nie taka zimna. No, teraz się tak to powiem oziębia. Zbliża się zima, jesteśmy w jesieni. I dalej następne miejsce w Lesie Odwagi. I każdy z nas musi ten Las Odwagi odnaleźć w sobie. A my odnajdujemy i w sobie, i na zewnątrz. To hej, 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 hej. Jest. 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 Słuchajcie, już tniemy. Tniemy. No, troszeczkę, chociaż nie. Ładniusi, giełki zdejmiemy, zdrowiusi, ususzy się, będzie do pikosu. Także w Lesie Odwagi mamy grzyby. I w Lesie Odwagi jest mnóstwo odwagi, a odwaga to przezwyciężanie strachu. Taki jaki cel? Kierunek? Las Odwagi. My dzisiaj, można powiedzieć, że świętujemy. Bo 4 lata temu, pod koniec listopada, wyjechaliśmy do pracy za granicę. Także 4 lata, no minęło. Dobrze, idziemy dalej, szukamy dalej, następnego. A tutaj był zawsze las z maślakami. No już jest w tej chwili troszeczkę późno na maślaki,
Ale posłuchajcie, to tak jak widać przyrosty, ten las rośnie w oczach. A tutaj to co urosło, to ścieli. Ale wiadomość jest dobra, nasadzone są nowe, niech rośnie dalej. Dziękuję Wam za obecność na naszej wycieczce leśnej z Lasu Odwagi. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam, moje szanowne wróżki i czarodziejki. Pa!